Kierowcy osobówek nie lubią samochodów ciężarowych. To przykre, jednak najbardziej symptomatyczny jest fakt, że ich negatywne opinie są często całkowicie oderwane od faktów. Dzisiaj w programie Na Zakręcie będziemy mówili o fałszywych stereotypach dotyczących ciężkiego transportu drogowego. Sławomir Jeneralski, zapraszam. Tiry są złe. Tiry powodują wypadki, niosą śmierć i zniszczenie. Tiry zatruwają środowisko. Tiry niszczą drogi. Takie opinie słychać z ust kierowców osobówek i dziennikarzy. Europa nie lubi tirów i bez przerwy na nie narzeka. Ta sama Europa nie umie żyć bez transportu drogowego, a jednocześnie zadręcza go wciąż zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Tymczasem na transport drogowy nie ma się co obrażać, trzeba go traktować z najwyższą powagą. Według GUS-u w Polsce 87% towarów było przewiezionych samochodami. W Unii Europejskiej przewozy drogowe to sposób transportu 75% ładunków. A tak wygląda udział kierowców ciężarówek w statystykach sprawców wypadków. Nie dość, że jest niski, to jeszcze od lat systematycznie spada. Tylko 6% wypadków spowodowali w 2017 roku kierowcy tirów. Skąd więc uporczywie głoszony pogląd, że tiry są szczególnym zagrożeniem? W powszechnym rozumieniu, w powszechnej świadomości budowany jest wizerunek kierowcy samochodu ciężarowego jako tego, który nagminnie łamie przepisy prawa ruchu drogowego, jeździ niebezpiecznie, stwarza zagrożenie innym uczestnikom ruchu drogowego, a właśnie to nieprawda. I pokazują to przede wszystkim statystyki, które jednoznacznie mówią o tym, że sprawcami wypadków, kolizji, generalnie zdarzeń drogowych są w głównej mierze kierowcy samochodów do 3,5 tony. Kierowcy samochodów ciężarowych są kierowcami, którzy są monitorowani, mają tachografy, są oceniani pod kątem zmęczenia. Żaden inny kierowca, na przykład mi się wydaje, że bardziej trzeba było zwrócić uwagę na kierowców, którzy jeżdżą pojazdami typu kurier z jednego miejsca na drugi. W szybkim czasie, bez konieczności tachografu, bez możliwości rejestracji przekroczenia prędkości czy zmęczenia. To może być zagrożenie, natomiast nie tutaj, gdzie rzeczywiście te przepisy są bardzo ściśle regulowane. Ja bym to porównał do świata zwierząt. Mały ratlerek, nawet jeśli jest miły i mądry, będzie szczekał na wielkiego Bernardyna, bo trochę się go obawia, a ten Bernardyn z kolei może mieć go w nosie kompletnie. I tak trochę jest na tej ulicy, dochodzi do dużej różnicy gabarytów i w tym momencie pojawiają się pewne punkty, w których się kompletnie nie rozumiemy. Oczywiście, kierowcy ciężarówek powodują mniej śmiertelnych wypadków, ale kiedy dochodzi do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego, takiego wypadku, który jest groźny, od razu wiadomo, że może dojść do, no niestety, tragedii, ponieważ ciężarówka jest wielka i ludzie to widzą, ludzie się wtedy boją. Na strachu trudno budować. Lepszym fundamentem są statystyki rynkowe. Ten wykres obala kolejny fałszywy stereotyp, że ciężarówki zatruwają środowisko. W ciągu 5 lat polscy przedsiębiorcy kupili 100 tysięcy pojazdów Euro 6, na które wydali 34 miliardy złotych. Żadna branża nie może się nawet zbliżyć do takiego poziomu wydatków na ekologię. Zatem kolejny powód do strachu oddalony. Polscy przedsiębiorcy, żeby operować na rynku międzynarodowym, musieli zadbać o to, żeby ten tabor pod kątem emisyjnym mieć jak najnowocześniejszy. W zasadzie można powiedzieć, że mamy tabor najnowocześniejszy w Europie. To są ciężarówki spełniające normy emisji spalin Euro 6. Tak? Więc wydaje mi się, że ta opinia jest na pewno krzywdząca, dlatego że wiele wysiłku włożono w to, żeby spełnić te wymogi, bo inaczej nie mogłyby te przedsiębiorstwa operować za zachodnią granicą. To jest Euro 6, to jest ekologiczne auto, tak jak i większość osobowych samochodów też już teraz wychodzą z tymi katalizatorami, z tym, tak samo i te auta, to nie powiedziałbym, że to tak bardzo to środowisko zatruwają. Modernizacja taboru to nie tylko ekologia. Wróćmy jeszcze na chwilę do bezpieczeństwa. Każda zainwestowana złotówka działa na naszą wspólną korzyść. W tym roku wprowadziliśmy nowego Mercedesa. Ilość systemów asystenckich, jakie ten samochód ma, to bez przesady S-klasa w tej chwili jest słabiej wyposażona niż najnowszy Mercedes Actros. Przewiduje, wie dokąd dojeżdżamy, ma całą mapę, wie, że za chwilę będzie rondo albo zakręt i trzeba zwolnić. Znaczy naprawdę to wyposażenie samochodów dzisiaj, a jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie z Jelczem, z całym szacunkiem do Jelcza oczywiście,
to jest zupełnie coś innego. I jakość pracy, i komfort, i czystość w kabinie nie da się porównać. Kolejny często powtarzany zarzut. Tiry niszczą drogi. I kolejne pudło. To nie ciężarówki nie są dostosowane do dróg. To drogi nie spełniają norm. Mamy regulacje europejskie, które zobowiązują poszczególne kraje, aby zapewniły odpowiedni stan infrastruktury. Tutaj tą krytyczną kwestią jest nacisk na jedną oś 115 kN. I niestety poza nowymi drogami szybkiego ruchu i autostradami większość dróg krajowych, nie mówiąc już o drogach lokalnych, nie spełnia tych norm, co powoduje, że jeśli samochód ciężarowy jest załadowany zgodnie z normami, doprowadza do nadmiernego zniszczenia drogi, ponieważ ona nie spełnia sama z siebie tych norm. Kierowcy z wysokości kabiny widzą to jeszcze lepiej i opisują jeszcze dosadniej. Chore państwo nie naprawia, bo ja jestem jak i przewoźnikiem, tak i kierowcą. To jest mój samochód. I wie pan co, ja płacę podatki w trzech różnych rzeczach. Podatek do gminy odprowadzam za to, że mam działalność i samochody ciężarowe. Następne, w viatolu jest płacone, w paliwie jest płacone. Więc to małe samochody powinny się cieszyć, że po prostu jest tak duży transport i płacą na to. A państwo powinno po prostu naprawiać te drogi z tych pieniędzy, które otrzymują. Dlaczego na Bliskim Wschodzie, jak się jeździ, jest 60 stopni temperatura i tam drogi nie siadają? A u nas siadają. A zatem jak jest? Nie zabijają, nie trują, nie niszczą? Może powinny być ciut mniejsze? Czy lepiej byłoby, gdyby zamiast jednego tira, nazwijmy to tą ciężarówkę tirem, czy zamiast tej jednej ciężarówki, którą zwiemy tirem, jechało 25 jednotonowych ciężarówek? No chyba nie. Wtedy byłby dopiero kocioł. To jest naprawdę optymalny sposób przemieszczania ładunku. A to, że jest dużo ciężarówek, nie oznacza, że przedsiębiorca źle zarządza taborem i tabor zamiast stać, to jeździ po drogach. To świadczy o tym, że nasza gospodarka się rozwija. Sprawa wydaje się poważna. Niechęć między dużymi a małymi to nie jest wymyślony problem. Zdarzają się takie egzemplarze, które nie tolerują nikogo innego na drodze, bo uważają, że mają na przykład abonament na lewy pas. Że broń Boże, żeby mu ktoś tam wjechał na ten lewy pas, bo on jedzie, on chce jechać 200 na godzinę. Nie ma możliwości, żeby mu ktoś tam wjechał. Jak wjedzie, to siada na zderzaku, mruganie światłami, jakieś sygnały dźwiękowe, potem zajeżdżanie drogi z wdzięczności. To są normalne zjawiska i w zasadzie codzienne, to się codziennie zdarza. Codziennie z problemami tymi stykają się inspektorzy ITD, których szef mówi, że sporo można osiągnąć dzięki, tu mało popularny zwrot, wzajemnemu szacunkowi. Pamiętajmy, że duży pojazd ma na przykład dużo ciężej włączyć się do ruchu. Taki kierowca nie rozpędzi pojazdu, który waży 20, 30 czy 40 ton od razu. Zatem ci kierowcy mniejszych pojazdów powinni niejednokrotnie na przykład umożliwić wyjazd z parkingu, ze stacji benzynowej, tak żeby taki kierowca mógł się włączyć do ruchu. Natomiast kierowcy samochodów ciężarowych no też powinni być mili dla tych użytkowników mniejszych pojazdów. Na przykład nie jechać jeden za drugim, dać się wyprzedzić. Więc chodzi o tą ogólną życzliwość, o ten wzajemny szacunek. Jeżeli mówiliśmy o tych kierowcach tirów, to proszę zauważyć, oni także mają powody, żeby mówić, że ich zawód jest bardzo stresujący. I to z jakiej płaszczyźnie byśmy nie rozmawiali? To jest kwestia relacji rodzinnych, oddalenia od rodzin. To kwestia warunków, jakich pracują. To jest kwestia warunków sanitarnych i tak dalej. To od kierowcy zależy, czy ładunek dotrze na miejsce, na czas i w całości. To on kosztem swojego czasu i odpoczynku czuwa nad tym ładunkiem, bo to on za niego odpowiada przede wszystkim w trasie. Czy da się budować przyjazną koegzystencję między dużymi a małymi? Być może słowo klucz to infrastruktura. Każdy nowy odcinek autostrady, każdy bezpieczny parking, każda nowa obwodnica miejscowości sprawiają, że łatwiej się nam wszystkim pomieścić na polskich drogach, a im mniejszy ścisk, tym mniej powodów do stresu.
Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest dzisiaj gościem naszego programu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Tak się zastanawiam, nie od dziś, dlaczego wszyscy na te ciężarówki tak gremialnie narzekają, mimo że fakty świadczą, że niespecjalnie są powody. Bo bardzo przyjemnie jest mieć wroga. Ten wróg, istnienie wroga tłumaczy wiele naszych słabości. Wtedy, kiedy nasze zachowanie w ruchu drogowym jest naganne, to przecież zachowanie kogoś innego jest jeszcze bardziej naganne i to usprawiedliwia to, że ja nie przestrzegam ograniczenia prędkości. Ja, czyli taki przeciętny kierowca samochodu osobowego, nie przestrzega ograniczeń prędkości na drodze szybkiego ruchu 120, a na autostradzie 140. Przecież większość kierowców na autostradzie samochodów osobowych rozwija prędkości 150-160 na godzinę. Mówię o większości, bo są oczywiście rekordziści, którzy znacznie to przekraczają. No i nagle wyjeżdża samochód ciężarowy albo zmienia pas ruchu samochód ciężarowy. Wkracza na teren, który jest moją własnością. To ja decyduję o tym, jeden co ma się dziać. Jeden z kierowców mówił o monopolu na lewy pas. Tak, co się ma dziać na tej drodze, którą ja jadę. To ja jestem najważniejszy. I teraz ktoś wjeżdża na lewy pas, samochód ciężarowy. No to przecież popełnił karygodne przestępstwo. Zabrał mi coś, co do mnie należy. Zmusił mnie do tego, żebym podporządkował swoje zachowanie jego kaprysowi. Tak większość kierowców samochodów, większość może nie, ale część kierowców samochodów osobowych odbiera tego typu zachowanie samochodów ciężarowych. Samochody ciężarowe traktowane są jak rodzaj zawali drogi. Właśnie tego, który nie pozwala szybciej pojechać, nie pozwala skręcić w odpowiednim momencie, nie pozwala i tak. Przypisujemy wszystko zło samochodom ciężarowym, bo tak jest wygodniej. A myśli pan, że gdyby te nasze autostrady czekały się trzeciego, czwartego, piątego pasa, to ten problem by zniknął? Czy jest to tendencja niezależna od liczby pasów na autostradzie? Nie. Czy ta atmosfera drogowa jest ponadto? To, co pan powiedział, pewna atmosfera, która panuje na drodze, czyli taka poczucie, że to od mojej decyzji zależy, czy ja szybciej, czy wolniej pojadę. Jeżeli ja mam 3 czy 4 pasy, na tych dwóch skrajnych prawych poruszają się samochody wolniejsze, na środkowym szybsze, a do wyprzedzania jest ten lewy pas, czuję się komfortowo. Oczywiście irytują mnie ci, którzy mnie wyprzedzają z lewej strony, bo są ode mnie szybsi. Ja obserwowałem to na wielu drogach właśnie i w Polsce, a szczególnie za naszą wschodnią granicą. Każdy chce być tym szybszym kierowcą, bo jak ja jestem szybszy, to znaczy, że jestem lepszy od pozostałych. A jak jestem lepszy, to jestem wyżej w hierarchii społecznej. A jak jestem wyżej w hierarchii społecznej, tej umownej, to wobec tego mam więcej praw. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A kończy się to na takim nieuświadomionym poczuciu, że ta pozycja w hierarchii społecznej pozwala mi mieć większe szanse na przekazanie swoich genów innym. Główny łowca w okolicy. Oczywiście, że tak. No przecież po co kupujemy samochody szybkie? No przecież nie po to, że na drogach publicznych będziemy mogli jeździć powyżej 200 km na godzinę, ale szpanować możemy. I owszem. Kierowca motocykla, który rozwija prędkości powyżej 200 km na godzinę. Trafił kiedyś do mnie taki człowiek na badanie, bo złapał 24 punkty. Co się okazało? No przecież on gdzieś musi wykorzystać, jak mówił, złapałem, no ale w nocy to chyba będę mógł jeździć powyżej tych 200 na godzinę, prawda? Panie doktorze, ale spójrzmy na to od drugiej strony. Jeżeli nikt nie staje tak naprawdę w kształtowaniu opinii publicznej po stronie tych kierowców tirów, właścicieli tirów, kierowców tirów, no to też powoduje właśnie w ich świadomości pewne reperkusje. Tak, frustracja oczywiście, że tak występuje. Dlatego, że są to poczucie niesprawiedliwego traktowania, to znaczy traktowania sztampowego, pełnego różnych stereotypów, które się nie sprawdzają, bo ani samochody ciężarowe nie są tymi, które najbardziej niszczą drogi, ani nie są tymi, które zatruwają powietrze. Zdecydowanie w większym stopniu samochody osobowe z niesprawnymi silnikami dieslowskimi niż samochody ciężarowe.
ciężarowe, bo one są dokładniej kontrolowane, ani nie są mniej sprawnymi ci kierowcy samochodów ciężarowych, ani mniej uprzejmymi. To wszystko są stereotypy, które część kierowców, część opinii publicznej przyjmuje, dlatego że to usprawiedliwia, tak jak powiedziałem, swoje własne błędy w ruchu drogowym. Jeżeli mamy kogoś, kto jest ode mnie gorszy, to ja się sam czuję lepszy i przypisuję sobie te prawa, które nie daję komuś innemu. A tu w tym wypadku kierowcom samochodów ciężarowych. Kierowcy samochodów ciężarowych to jest ta grupa kierowców, która chyba najlepiej zna siebie. Części stają przed tym lustrem, w którym muszą się przejrzeć. Nie tylko, czy dobrze zrobiony makijaż, ale przejrzeć się, jaka jest ich kondycja intelektualno-osobowościowo-motoryczna, tak powiedzmy. Przychodzą badania psychologiczne, które większość kierowców samochodów osobowych nie przechodzi. Efektem takich badań jest świadomość tego, jakim ja jestem. To przecież przede wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych mówią o szacunku do drugiego uczestnika ruchu drogowego. Ich zachowanie w ruchu drogowym jest często przykładem dla zachowania kierowców samochodów osobowych. To oni pokazują, że drugiego kierowcę można wpuścić, przyhamować i ktoś inny zostaje wpuszczony. To oni pokazują, że uśmiech ma dużo większą wartość niż walka, niż rywalizacja w ruchu drogowym, bo są tego świadomi, bo mają większą wiedzę o tym, co jest istotne w ruchu drogowym. A w ruchu drogowym przede wszystkim istotna jest umiejętność przewidywania skutków podejmowania przez siebie decyzji. Bardzo rzadko zdarza się, że kierowca samochodu ciężarowego popuka się w czoło, jeżeli zauważy, że ktoś zrobił jakiś błąd. No zrobił, to zrobił. Nikt nie jest bezgrzeszny. Natomiast kierowcy samochodów osobowych bardzo często sięgają po ten palec, prawda, i pukają się, pokazując, ach, jaki ten gest ma świadczyć, jaki ja jestem wspaniały, a jaki ty jesteś głupi. Także ta frustracja części kierowców, znacznej części kierowców samochodów osobowych, samochodów ciężarowych jest uzasadniona, bo oni tak naprawdę, zamiast być chwalonymi, że wprowadzają... Nie dosyć, że chodzą do pracy, to jeszcze dostają baty za to, że w niej są, tak? Za to, że w niej są, tak. No dobrze. Mówi pan rzeczy, które z pewnością nasi widzowie, przewoźnicy, kierowcy słuchają z przyjemnością, z pewnym uznaniem. A mimo to powiem panu, że nie mogę się pozbyć pewnego przygnębienia wywołanego tą rozmową, bo wynika z niej pośrednio, że fakty nie mają znaczenia, że znaczenie mają emocje. I ja panu proszę pozwolić na chwilę z mojej strony. Przytoczę następujący przykład. Bywamy na konferencjach dotyczących na przykład transportu intermodalnego, kiedy podajemy fakty, suche fakty dotyczące transportu, często kolejarzom, proszę im tego nie powtarzać, stajemy się wrogami całej sali. Ludzie nie chcą wiedzieć, że transport drogowy i jego parametry są ok. To znaczy, że my jesteśmy bezradni w tej misji budowy dobrego wizerunku transportu? Nie. Myślę, że ta bezradność jest pozorna, a przede wszystkim wynika z nieumiejętności słuchania, bo wielu decydentów, wielu z nas, tych, którzy nie mają bezpośredniego związku z przewozami, no właśnie, wielkogabarytowymi, samochodami ciężarowymi, żyje, tak jak powiedzieliśmy, w świecie mitów, pewnych wyobrażeń o tym, czym jest transport drogowy. Tymczasem im więcej się będzie mówiło, pokazywało, im więcej będzie świadomości nas wszystkich, uczestników tego życia, bo przecież przewozy to jest nasze życie. Mleka w sklepie by nie było, gdyby nie dostarczyły wielkie samochody rozwożące właśnie Biedronki, prawda? Do Biedronki. Przecież te nocne transporty to są wykonywane tymi wielkimi samochodami. Nie mielibyśmy niczego, gdyby nie było transportu drogowego, między innymi transportu międzynarodowego. Większość ładunków przewożona jest w transporcie międzynarodowym, nawet na długich szlakach, wcale nie kolej.
tylko właśnie te samochody ciężarowe. W Polsce odrodziło się kształcenie kierowców zawodowych w szkołach publicznych i środowisko przewoźników miało w tym niemały udział. Mamy dzisiaj w szkołach branżowych ponad 5 tysięcy młodych ludzi, którzy zdobywają zawód kierowcy mechanika i technika transportu drogowego. Mają na to nie kilka miesięcy, jak przy komercyjnym kursie na prawo jazdy, tylko kilka lat. To wobec tego, co można by doradzić szkołom, pan jako psycholog, na co powinni kłaść nauczyciele nacisk w tym procesie dydaktycznym, żeby ci ludzie byli przygotowani do radzenia sobie z frustracją, z agresją, z głupotą, z brawurą, z tym wszystkim, co nas otacza i denerwuje. Mm-hmm. No przede wszystkim powinny być jakieś zajęcia, które pozwalają zrozumieć, czym jest szacunek do siebie samego. Do wszystkich szkół pan nie wpadnie. Nie, ale można poprowadzić takie zajęcia. Pewne zajęcia, które uczą człowieka szacunku do siebie. Bo szacunek do siebie przekłada się na szacunek do innych uczestników ruchu drogowego, do innych ludzi. Pewna zdrowa pewność siebie, świadomość, że mnie też dotyczą pewne ograniczenia i świadomość tych ograniczeń, przyjęcie ich jak czegoś, co jest częścią mojej osobowości. No, ja taki jestem, nie jestem święty, nie jestem wspaniały. Istnieją pewne ograniczenia, które muszę przyjąć do świadomości, ale ale to pozwala mi popatrzeć na innego człowieka też z wyrozumiałością, bo taka wyrozumiałość w stosunku do drugiego człowieka pozwala nie czuć się źle w tych relacjach, w których ktoś nagle popuka się po głowie, czy właśnie zajedzie nam drogę. No, tak się zdarza. Im mniej agresji ja będę produkował wobec innych, tych, którzy mnie otaczają, tym mniej tej agresji wróci do mnie. No bo jeżeli moje zachowanie będzie zachowaniem nieagresywnym, to prawdopodobnie, nawet jeżeli jest ono odpowiedzią na zachowanie agresywne, to nie będzie ten cały proces rozwijania się agresji następował dalej. Taka umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie, umiejętność zaakceptowania własnych niedoskonałości pozwala kierowcy, młodemu kierowcy, który przechodzi właśnie proces uczenia się, bo przecież nauka funkcjonowania w ruchu drogowym to jest tak naprawdę nauka życia, nauka tego, co jest ważne, nauka tego, jakie emocje, jak wpływają na nasze wzajemne relacje. To nie jest tylko umiejętność kręcenia fajerą, prawda, i naciskania na pedały, ale ruch drogowy to przede wszystkim ta relacja, ta komunikacja między uczestnikami, między kierowcą a innym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlaczego w różnych krajach w różny sposób te same reguły ruchu drogowego są przestrzegane? No właśnie wynika to z takiego poczucia własnej wartości. Tam, gdzie ja czuję się dowartościowany, tam nie muszę niczego nikomu udowadniać, nie muszę się popisywać. Tam, gdzie ja jestem świadomy, że wszyscy mnie gdzieś tam, prawda, w dół spychają, tam gdzieś muszę znaleźć ten teren, na którym się będę mógł dowartościować. Droga jest najlepszym placem dowartościowywania się. Nagrywamy tę rozmowę chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, które są dla Polaków chyba największym katalizatorem optymizmu społecznego, tak mi się wydaje. Więc spróbujmy skończyć jakimś wnioskiem, który będzie budował ten optymizm przedświąteczny. Infrastruktura bardzo się zmienia. To jest silny czynnik, który pozwala nam być optymistami? Tak, zdecydowanie. To jest coś, co pozwala nam poczuć się komfortowo w ruchu drogowym. A jak będę czuł się komfortowo w ruchu drogowym, bo ta infrastruktura pozwala mi na... Nie ogranicza mojej swobody podejmowania decyzji, albo w mniejszym stopniu ogranicza tę swobodę podejmowania decyzji, to wtedy zdecydowanie łatwiej jest zaakceptować innych uczestników ruchu drogowego wokół mnie. Ale przede wszystkim, co jest ważne właśnie z okazji tych świąt, które, tak jak pan trafnie powiedział, są świętami optymizmu przede wszystkim, to jest to, że jednak wypadków drogowych na naszych drogach jest coraz mniej.
wypadków z samochodami ciężarowymi jest coraz mniej, że jednak coraz więcej jest uprzejmości w ruchu drogowym, szacunku do drugiego uczestnika ruchu drogowego. I koszt wypadków drogowych w związku z tym coraz mniej jest obciążający dla nas wszystkich, a to wcale nie bagatelna suma, bo według różnych obliczeń od 30 do 50 miliardów złotych rocznie to jest koszt wypadków drogowych. To jest o co walczyć, a wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej. Myślę, że to jest zasługa między innymi też i kierowców samochodów ciężarowych i tych, którzy mają wielkie firmy przewozowe, bo z moich doświadczeń wynika, że są to osoby, które potrafią stawiać właściwe pytania i szukać odpowiedzi, które ułatwiają i im, i ich kierowcom funkcjonowanie w ruchu drogowym. To nie jest laurka, to jest prawda o większości właścicielach różnych firm przewozowych i o większości tych kierowcach, którzy u nich pracują. Chętnie kontynuowałbym tę rozmowę, ale muszę podziękować. Bardzo jestem wdzięczny za to spotkanie. Andrzej Markowski, psycholog transportu, był gościem naszego dzisiejszego programu, a kolejny program na zakręcie już w 2020 roku. Zapraszam.